dzisiejszym filmie Spec Simulatora dalej kontynuujemy sprawdzanie tego update'u tutaj, ale za 30 sekund będzie ten anniversary event. To prawdopodobnie działa tak, że dostaniemy jednego małpiego gifta, tak mi się wydaje. Przed chwilą dostaliśmy Tiki Jajko, za chwilę powinniśmy dostać tego anniversary gifta i zastanawiam się, co z tym huge petem robić. Czy go sprzedać, czy go sobie zostawić, bo on jest ładny, ale no jego cena będzie spadać oczywiście. Dzisiaj może nawet 400 bilionów bym za niego dostał, a jutro za 200 mógłbym sobie go kupić, tak mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze, no jakby to jest ładny huge pet, chociaż no tak jak w poprzednim filmie wam mówiłem, szkoda, że nie dodali tego Dragona jako huge'a. Dobra, i zobaczmy w sumie, anniversary coś tam jest na Dockwardzie. Dobra, to pójdźmy na Dockward, czyli trochę inaczej to działa niż się spodziewałem. Tu jest coś do rozwalenia w takim razie chyba. Tu mamy coś takiego. Dobra, zobaczymy jak to będzie silne w ogóle. Aha, no, dosyć silne jest, powiem wam. To ja chyba pójdę na Publika, tak mi się wydaje. No, idę na Publika, żeby to rozwalić, bo tutaj sam będę długo to rozwalać. Dobra, i tutaj na szczęście też to jest, tylko zróbmy to w sumie trochę inaczej. Załóżmy sobie pety oczywiście pod Super Teamwork, bo trochę takich mam, żeby szybko to rozwalać, może nawet więcej w takim razie tego rozwalimy. Bo to działa no trochę inaczej. Myślę, że po prostu wiecie, dostaje się gift i tyle, a tutaj jakieś takie rzeczy trzeba rozwalać. Czy tu jest jakby server boost na damage? Jest na damage, wszystko jest, dobra, mamy najlepszy team. Zobaczymy jak nam z tym pójdzie, co się dostaje z tego czegoś. Można powiedzieć w sumie, że to jest chyba taki lucky block w takim razie. Dobra, leci to dosyć szybko, ale w ogóle nie widziałem jak ten jeden huge pet rozwala, to zobaczcie, że on tak od góry do dołu tutaj to rozwala. Ten jakby huge pet, który dropił z tego jajka, gdzie był Titanic. No powiem wam, że śmiesznie w sumie to rozwala ten huge pet. W ogóle, czy już jest cena mojego huge peta? Nowego oczywiście, zaraz w sumie zobaczymy, mniejsza w to, dobra, niech tutaj to padnie, zobaczmy co z tego nam wyleci. Dostaliśmy jeden anniversary gift, czyli tego można więcej sobie sfarmić. Dobra, idę szukać innego serwera w takim razie. Dobra, tu mamy kolejny. Nie, myślę, że tak z 3-4 uda nam się rozwalić. Zobaczmy o co chodzi z tym giftem. Ile tu jest w ogóle procent? Tu jest 0,1%, czyli tyle samo co w hype gifcie. No ale no takich możecie sobie dziennie, myślę, że wyfarmić około 10. Zobaczymy, czy w ogóle drugiego gifta dostaniemy, czy to działa tak, że tylko raz możecie gifta dostać. Tylko no, musi to paść. Nie, myślę, że jeszcze z 1-2 uda nam się rozwalić. Dobra, i drugi ten bok spada, zobaczmy, czy dostaniemy drugiego gifta, czy nie. Nie dostaliśmy. Czyli to działa tak, że po prostu raz sobie to rozwalacie i czekacie kolejne 12 godzin. No to w takim razie, skoro to można dostać tylko raz na 12 godzin, to powinien być większy procent na tego huge'a. Chociaż nie, w sumie to jest co godzinę. Czyli, no teoretycznie 24 takie gifty dziennie możecie zgarnąć, a więc, no dobra, to w sumie jest spoko. Co godzinę jednego gifta możecie sobie zgarnąć, no czyli tak realnie powiedzmy w granicach 8-10 w ciągu jednego dnia sobie możecie tego ogarnąć. Dobra, ale mniejsza w to, musimy tutaj oczywiście przetestować to rzucanie petami teraz. Dobra, więc teraz musimy znaleźć po pierwsze jakąś dobrą metodę na farmienie tych orbów. Tak się zastanawiam właśnie, co jest lepsze, priv czy może publiczny serwer, bo wiecie, na privie jest tego więcej tych orbów, ale jak uzbieracie 10 tysięcy orbów, to wtedy ich się spełnuje 5 razy tyle. No i uzbieranie tego samemu, no jest giga trudne, raczej obstawiam, a na publicznym serwerze dużo więcej ludzi to właśnie zbiera, a więc byłoby łatwiej. W ogóle, czy jest jakiś w tych upgrade'ach mnożnik tych orbów, bo to by się przydało. I w ogóle za chwilę będzie już kolejny event, bo w sumie godzina minęła od poprzedniego klipu. W sumie nie chcę mi się na razie na ten event iść, bo jakby no te gifty finalnie nie będą dużo warte. Teraz są warte 5 bilionów, no to teraz są sporo warte i w ogóle widzę, że zupdate'owane ceny pokazuje na privie w końcu, bo jakby na privie cały czas stare pokazywało. Ale zobaczmy, czy tu jest jakiś upgrade na mnożnik właśnie tych orbów. Tu jest jakby zasięg, tu jest więcej siły z orbów, tu jest lepsza cena jajka, tutaj to jest jakby więcej siły z orbów. Potrzebujemy jeszcze 5 orbów. Nie, takim ciekawym jest tutaj to, więcej siły jakby z tych orbów. To wam nie daje chyba większej ilości tych orbów, tak mi się wydaje, ale no chyba pety dalej będą latać i w ogóle. Najlepszą metodą jest założenie właśnie najlepszego waszego ekskluzywa, powiedzmy na przykład tego i do tego najlepszego normalnego peta, czyli załóżmy sobie tego. I wtedy huge pet powinien przejąć moc tego peta. No i przejmuje? W sumie to i tak mniej daje, 13,8 miliona siły, czyli zwykłe pety chyba więcej dają, w sumie przetestujmy. Zobaczmy ile rzucimy z samym mitykiem, cyk. No i jak zwykle daleko sobie leci, ale zobaczymy jak daleko rzucimy z ewoluowanym huge petem. No i sam mityk leci na odległość 275, a jak założymy sobie ewoluowanego, to zobaczmy jak daleko poleci. No i leci dalej, czyli opłaca się chyba zakładać full team petów. Wcześniej to trochę inaczej działało, ale teraz widzę, że oni to poprawili. Dobra, to załóżmy sobie wszystkie tutaj te ewoluowane. I nie wiem, huge pety z super teamworkiem, nie wiem czy jakby bonus ma znaczenie, ale właśnie sobie pozakładajmy. I zobaczmy jak daleko teraz poleci, no teraz dużo dalej, teraz z kilka razy mapy
pułapkę, jakby nam się uda pokonać, tak mi się wydaje. No już trzecie okrążenie i zobaczcie, że jeszcze ten pet leci. Dobra, to poprawili to. Wcześniej to jakoś zbugowane było. No i teraz mamy 111 milionów coinów. To w sumie dużo więcej. Możemy sobie już to jajko tutaj odblokować za 50 milionów i tu mamy, w sumie nie wiem jakie pety. Na pewno musimy wydropić pety z tego jajka, no bo wtedy tutaj te huge przejmą damage tego najlepszego mityka. I tu w ogóle 10 bilionów potrzebujemy. Dobra, to potwieraj może sobie, chciałem powiedzieć trochę to jajko, ale no tutaj nawet na jedno gold jajko mnie nie stać. Dobra, to muszę trochę porzucać jeszcze. No jakby no trzeba przekminić jakąś dobrą metodę na to, powiem wam, żeby jak najwięcej zarabiać, bo tutaj w tej topce w ogóle chyba top 1000 się pokazuje. Nie, dobra, żartowałem, top 48. Gdzieś pisali, że top 1000 tu się pokazuje. W ogóle ciekawe, czy jakbym odpalił sobie serwerowego boost na podwójny damage, to czy to by coś dało. Pójdźmy w sumie zobaczyć na The Void, czy to nam cokolwiek da. A raczej wątpię, no ale zobaczymy. Tu sobie to odpalmy i wróćmy oczywiście na ten świat. I cyk, zobaczmy, czy cokolwiek nam to da. Powiem wam, że chyba dodaje trochę, bo teraz mam już piąte okrążenie i zobaczcie, jak ten pet leci jeszcze. No nie, ewidentnie to daje coś. Dobra, to teraz mamy na trochę tych jajek. Odpalmy sobie jeszcze boosta na laka i zobaczymy, ile te pety w sumie dają jakby damage'u. Bo jeżeli dają dużo więcej, to musimy sobie kupić shiny mityka na Trade Plazie. I w ogóle też jedną rzecz zauważyłem dopiero teraz, ale jest secret. I zobaczcie, jak ten secret się nazywa. Wpisujemy sobie toilet i mamy Skibidi Toilet Kata, który jest secretem. Nie wiem, czy da się go zdobyć właśnie z tego jajka, ale prawdopodobnie tak. Jakby w ogóle ich nie ma jeszcze, a więc albo szansa no to jest giga mała, albo w jakiś inny sposób się go zdobywa, ale jest Skibidi Toilet Cat. Nie, możliwe, że tutaj z tego jajka ten Skibidi Toilet Cat dropi jakaś giga mała szansa, jest tylko no tutaj potrzebujemy aż 10 milionów, bilionów chciałem powiedzieć. No ale zobaczymy, jakby musimy sobie trochę coinów wyfarmić i potwieramy to przedostatnie jajko. W sumie to jeszcze boosta na coiny mógłbym odpalić, to może więcej jeszcze będzie. Nie wiem, czy ten boost działa na tą eventową walutę, ale zobaczymy. Zobaczymy, ile dostaniemy bez boosta na coiny i zobaczymy, ile dostaniemy właśnie z boostem na coiny. 135 milionów dostaliśmy, a zobaczmy, jak boosta odpalimy. Rzućmy sobie teraz cyk i zobaczmy, czy dostaniemy 3 razy tyle. Nie, dostajemy tyle samo, czyli boosty nie działają tutaj. Dobra, to dofarmy chociaż do 2 bilionów i spróbujemy tutaj to normalne jajko pootwierać chociaż chwilę. Dobra, i mamy prawie 2 biliony, jakby na razie więcej nie będę farmić, bo widziałem, że te pety, które są tutaj, dają dużo więcej niż ten mój mityk. Nie wiem, w jaki sposób one dają tyle, czy mają dużo więcej mocy, czy jak, ale mój pet daje 19 milionów jakby siły tego tutaj czegoś, a widziałem legendy, które dają po 60, a więc ile mityki mogą dawać tak naprawdę? Odpalmy sobie tutaj te boosty i zaznaczmy, żeby usuwało rery, epiki, niech zostawia oczy... A dobra, tutaj w taki sposób, niech zostawia legendy, no i tutaj oczywiście te zaznaczmy, żeby zostawiało legendy w taki właśnie sposób. No i mityki oczywiście też, i cykrety oczywiście tak samo. Może tutaj też właśnie leci ten Skibidi Toilet Cut, no i niech za wszystko się otworzy. Tutaj no na razie jakieś basiki w ogóle można trafić, a więc średnio. Powiem wam, że to nie będzie takie proste, nawet legendy mi żadne nie lecą, zobaczcie tutaj. No, powiem wam, że wydropienie legendy będzie trudne. Tutaj jakiś shiny w ogóle mi wyleciał. Chyba na Trade Plaza pójdę poszukać. W ogóle to jest epic tylko jakby ten tutaj pet. Kurczę, trzeba to chyba inaczej zrobić. Niech te epiki zostawia mi w takim razie. Strasznie mała szansa jest na wydropienie tych petów, ale to do... O, legenda nam wyleciała. Zaraz zobaczymy, ile ona będzie dawać, ale to dobrze, że tak mały procent jest, bo te pety będą trochę więcej warte i będziecie mogli nawet zarobić za wydropienie jakichś mityków czy legend. No i koniec otwierania. Nie za dużo otworzyliśmy, ale właśnie zobaczmy tą legendę. Ile te legendy w takim razie dają, że one tyle siły mają? Gdzie te pety w ogóle są? No jakby nie mają zbyt dużej mocy, bo nie widzę ich tutaj nigdzie jeszcze. Tutaj jest ten pet i on daje 6 milionów mocy. Dobra, musimy pójść na Trade Plaza kupić sobie jakiegoś peta, który będzie dawać nam więcej mocy. I przy okazji jajka też kupić, bo może drugiego huge'a trafimy, może Titanika, zobaczymy w sumie. Ale no na pewno więcej mocy musimy jakoś sobie ogarnąć, żeby szybciej te coiny farmić. Tutaj aukcja za jednego gema, ale tam mniejsza w to. Mało mnie tej interesuje. Zobaczmy, czy tutaj w ogóle pokazuje tego Toilet Cata. I zobaczcie, że pokazuje tutaj tego Toilet Cata. Czy w ogóle jakikolwiek jest? Nie ma żadnego. Obstawiam, że one dropią z ostatniego jajka na tym eventowym świecie, tylko szansa na nie jest bardzo, bardzo mała. Ale no takiego Toilet Cata spoko chyba by było mieć. On założy się, że będzie dużo więcej dawać niż mityki. Dobra, ale znajdźmy sobie właśnie te nowe mityki. Tutaj w ogóle jest jakiś Fireball Cat. Chciałbym Rainbowa, zobaczmy, czy jest gdzieś. Jakiś gdzieś jest. Zobaczmy, ile on będzie miał mocy. Ile będzie w ogóle kosztować? 33 biliony. Kurczę, tylko najgorsze, że nie pokazuje mocy, jaką on ma moc. No to trochę akurat słabe to jest. Ciekawe, czy jest jakiś shiny Rainbow. W ogóle tutaj
tego peta jeszcze nikt nie wydropił. Zobaczmy, czy jest jakiś Shiny Rainbow. I nie ma żadnego Shiny Rainbowa. Takiego bym nawet sobie przerobił, jakby się udało go kupić. Dobra, powiem wam, że zobaczymy, jak na innych Terryplazach jest. Jak będzie też po 30 bilionów, to kupimy sobie takiego jednego, bo on może więcej mocy nam dawać, jakby na tym evencie. No i tu są za 50 bilionów. Dużo tego gościu ma. Dobra, tu jest jakiś za 12 bilionów. Kupię sobie to. Chcę zobaczyć, ile on ma mocy, jakby. I tu nie pokazuje. Musimy pójść na normalny serwer. Dobra, ale zanim jeszcze pójdziemy, to chciałbym tak z 9 jajek otworzyć ekskluzyw. W ogóle tutaj gift się sprzedał za 245, ale już tych giftów dużo się robi, to mniejsza już w te gifty. W ogóle powiem wam, że giga wysoki rap mają te jajka. Zobaczcie, jakie one mają rap. 37-46. No chyba to jest w ogóle najwyższy rap ze wszystkich nowych jajek. Chyba żadne jajko takie wysokiego rapu na starcie nie miało. Widać, że ludziom się bardzo podobają te pety. W ogóle, jaki rap ma mój HugePet w takim razie? Może poszlibyśmy go sprzedać? Jakby nie pokazuje jeszcze rapu. Kurczę, może bym poszedł na jakąś taką Terryplazę bogaczej i spróbował go wystawić. Tutaj dajmy, nie wiem, 40 bilionów za to jajko. Zobaczymy, czy nam się uda to wylistować. Bo myślę, że dzisiaj spokojnie z 300-400 bilionów za tego Huge'a możemy dostać. Dobra, i ostatnie sekundy zobaczmy, czy uda się to wylicytować, czy pod koniec, jak zwykle, ktoś nas przebije. Dobra, nikt nas nie przebił, mamy jedno jajko, potrzebujemy jeszcze co najmniej 5. Dobra, powiem wam, że z tymi jajkami to jest masakra. Wszyscy wystawiają je po 50-60 bilionów. Kupię sobie dwa tutaj jeszcze po 50, jakby giga drogo to jest, no ale no taniej się nie da znaleźć. Nie, mam nadzieję, że jutro cena trochę spadnie tego. Otworzymy sobie 6, tylko powiem wam, że poszedłbym teraz na Terryplazę bogaczy i spróbował wystawić tego mojego Huge'a na aukcji. Zobaczmy, czy w ogóle ktoś Titanica nowego wystawia. Nikt nie wystawia. Musimy znaleźć jakąś taką Terryplazę z Titanikiem oczywiście, gdzie oczywiście też będą bogacze. No i jakiś update pet symulatora teraz jest. Ciekawe, co popsuli albo co naprawili. I teraz wbijam na jakąś Terryplazę z Titanic Capybarą za 5 trylionów, no ale no na pewno nie da się jej kupić i tak samo tutaj tej małpy. Ale zobaczmy, czy to jest Terryplaza bogaczy. No trochę bogatych osób tutaj jest, jeszcze się pokazują, dopiero się odświeża. Dobra, to jest dobra Terryplaza. Nie, spróbujmy wystawić tego mojego Huge'a za 550 bilionów, tylko gdzie on jest? Tutaj. Dobra, nie, wystawmy go za 550 bilionów. Zobaczymy, czy ktoś się na niego skusi na licytowanie tego Huge'a. Dobra, i wystawiłem mojego Huge'a, zobaczymy, czy ktoś go zalicytuje. Raczej nie, ale no zobaczymy. Jak go nikt nie zalicytuje, to sobie go zostawię, bo to jest w sumie mega ładny HugePet. Może drugiego uda nam się wydropić do kolekcji, tylko teraz agonii bym chciał. I w ogóle dziwne na tych HugePetach jest to, że jakby ilości ich nie pokazuje. Zazwyczaj pokazywało ilość HugePetów, tylko Titaników ilości nie pokazywało chyba. Dobra, ale widzę, że raczej nikt go nie zalicytuje. No, niestety nie. Dobra, idziemy na normalny serwer zobaczyć, ile ten Rainbow Mythic będzie dawać i otworzymy sobie 9 jajek. I musimy sobie pójść na ten eventowy świat, żeby pokazywało tą moc. No i zobaczmy, jak to tu wygląda. Tutaj te pety dają dalej tyle samo, ale ile daje ten Rainbow Mythic? On jest tutaj i on daje 254 miliony mocy, czyli daje dużo więcej. Dobra, to zdejmijmy jednego Huge'a, żeby jakby Huge pety przejęły moc tego Mityka. W sumie to zdejmijmy tego normalnego peta. I załóżmy tego Mityka, on mega dużo daje w takim razie. To powiem wam, że te Mityki będą naprawdę drogie. Jak sobie wydropicie Rainbow Shine, to ludzie wam naprawdę Huge pety będą za to dawać. A więc ten event może być naprawdę dobry do zarobienia dużej ilości gemów. I tutaj w ogóle są te orbsy. To dziwnie to działa. To chyba działa tak, że tylko wy te orbsy widzicie. Jakby każdemu się respią osobno te orbsy. Nie jest tak, że jedna osoba może je tylko zebrać. No to w sumie spoko. Ile w ogóle do eventu brakuje? No dużo brakuje. Zobaczymy, co się stanie, jak właśnie będzie ten event. Czy jakoś tak giga dużo tych orbsów się będzie respić, czy jak to działa? I w ogóle zobaczcie tutaj, że mamy jakby 4 biliony mocy. Ile teraz Huge w ogóle dają? Teraz Huge pety dają 172 miliony. No dobra, to teraz dużo więcej jakby tych okrążeń zrobimy. Zobaczmy, ile uda nam się zrobić tych okrążeń. Już mamy 4 kółka, 6 kółek, 8 kółek, 10. No to powiem wam, że kupujcie te nowe legendy i nowe mityki, bo one dają bardzo dużo. 26 okrążeń mamy. To ciekawe, ile dostaniemy coinów za to. 30 okrążeń, zobaczcie, że to dalej leci. I mamy 917 milionów coinów dostaliśmy. Dobra, to farmię do 10 bilionów coinów. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Bo chciałbym trochę to jajko potwierdzić, bo tu na pewno będzie ten Skibidi Toilet Cut. Dobra, w sumie to zapomniałem o tych jajkach ekskluzywnych, tylko pójdźmy sobie na normalny świat. I na normalnym świecie w sumie otwórzmy. Otwórzmy sobie po 3, zobaczymy. Ostatnio otwieranie po 3 przyniosło nam szczęście, może tym razem też przyniesie nam szczęście. Cyk, 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 no i nie ma niestety. Huge'a tym razem. Ale musi nam się udać jeszcze drugiego wydropić. Tego agonii oczywiście. Jak dzisiaj nam się nie uda, to w kolejnym odcinku na pewno tego więcej otworzę. Chociaż może jeszcze dzisiaj sobie trochę otworzymy tego. No i znowu nie ma niestety Huge'a. Dobra, jeszcze mamy 3 szanse na Huge peta. Otwórzmy sobie 3 te i w sumie jedno Sand Castle sobie otwórzmy. Zobaczmy, tutaj dodajmy laka, tutaj też. I czy coś będzie? No tu niestety nic. I czy tu będzie? Też niestety nie. No trudno, może później się uda. Weźmy się teraz za farmienie tych coinów w takim razie. I w sumie orbów. Dobra, już zbierałem 15 bilionów. Długo to nie zajęło, ale powiem wam, że ta topka działa lepiej niż mi się wydawało, bo tutaj macie topkę najdalszych rzutów. Ja najdalej rzuciłem 30 milionów jakby odległości, tutaj top 1 rzucił 100 milionów, ale to oznacza, że będę w ogóle chyba w topce, tak mi się wydaje. Zobaczmy w sumie, no gdzieś powinienem być w tej topce. Dobra, jakby
nie widzę nigdzie tutaj swojego niku, ale gdzieś tutaj raczej będę. Tylko no ta topka jest lagowana, nie chcę mi się szukać, ale dobra, odblokujmy w takim razie sobie to jajko. To powiem wam, że jeżeli ta topka tak działa, że to na jakim miejscu jesteście zależy od tego, jak daleko rzucicie, to na tych mitykach da się zarobić bardzo dużo. Polecam wam je dropić, bo naprawdę dużo na tym da się zarobić. I tu ile jajko kosztuje? 4 biliony. To sporo powiem wam. Muszę dużo tych orbów pozbierać i upgrade'y porobić, żeby trochę to poprawić w takim razie. Ale no, powiem wam, że w takim razie ten event jest naprawdę fajny. I raczej dużo da się na nim zarobić, jeżeli będziecie sobie jakby cały czas upgrade robić, jakby zwiększać moc. No i będziecie dużo po prostu farmić tego. Dobra, mamy 469,71. Zobaczmy, co możemy zrobić. Lepszą cenę jajka, no to w sumie to jest takie dosyć przydatne. Większą szansę, większego laka, to też jest dobre. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jeden upgrade jakby z większą szansą na tego laka z tych jajek. I w ogóle ile teraz jajko kosztuje? 3,8. No to o 200 milionów cena się zmniejszyła. Dobra, mamy trochę. Zróbmy sobie tego laka. Dobra, poczekam, aż tutaj uzbiera się 10 tysięcy i zobaczymy, jak wtedy będzie wyglądało to respienie się tutaj tych orbów. I zobaczmy, czy tego respi się więcej. No, powiem wam, że więcej się respi. Wcześniej tych kulek było dużo mniej. Jestem ciekawy, ile to trwa. To 2 minuty trwa. Dobra, 2 minuty pozbieram te orby, zobaczymy, ile będzie mieć. Już mamy prawie 1000, a więc już i tak całkiem sporo. No, ale zobaczcie, ile tego się respi tutaj. Dobra, zbieram przez 2 minuty, zobaczymy, ile będzie mieć orbów. Porobimy sobie jakieś upgrade za to. Dobra, i mamy 1700 tych orbów, a więc chyba całkiem git. I co za to się opłaca zrobić? Lepsza cena jajka czy większy lak? Dobra, zróbmy sobie raz lepszą cenę jajka, tutaj laka, jeszcze raz laka i teoretycznie jeszcze raz moglibyśmy zrobić tego laka. Dobra, ale zróbmy sobie tutaj cenę jajka. I jeszcze dozbieram 200 orbów, zrobimy jeszcze raz cenę jajka i pofarmimy sobie trochę właśnie tych coinów, żeby potwierać to najlepsze jajko. Dobra, i teraz robimy sobie ten upgrade, już mamy w ogóle 60% tego tutaj skończonego, a więc całkiem sporo. No i teraz jajko kosztuje 3,2 biliona, więc o 800 milionów taniej. Albo powiem wam, że zrobimy to trochę inaczej. Kupiłem sobie jeszcze 5 dodatkowych tych Fireball Katów, nie pytajcie za ile. Zrobimy go na Dark Matera, no i wtedy będzie dawał, wiadomo, 3 razy tyle, za 49 Robuxów sobie go wykupimy, żeby nie czekać. No i mamy go oczywiście, znaczy no, teraz go mamy. Zobaczymy, ile będzie Dark Matter dawać. Jak traficie Shiny Rainbow'a, to od razu idźcie na Trailblaze go sprzedać, bo nie wiem, spokojnie z 200 bilionów za niego dostaniecie. Idziemy tutaj oczywiście i zobaczmy, ile Dark Matter daje. 700 milionów mocy Dark Matter daje, więc naprawdę dużo. Zobaczmy, ile teraz będziemy dostawać jakby na hita. No jak widzicie, okrążeń sporo jest, ale zobaczymy, jaką odległość będziemy mieć maksymalną. Wcześniej mieliśmy 30 milionów, no teraz będzie dużo więcej na pewno. Znaczy, czy tak dużo więcej? Nie jakoś tak mega, no ale trochę więcej. Finalnie mamy 54 miliony odległości. I za to dostaniemy, no, 1,6 biliona coinów. I gdzie z taką ilością bym trafił do topki? No, z taką ilością gdzieś byłbym na 159 miejscu, więc całkiem wysoko. Jakby jeszcze ta topka się odświeżyła, ale no, gdzieś tak bym był. Dobra, po farmie tak, żeby mieć chociaż ze 100 bilionów tych coinów. Żebyśmy chociaż trochę tych jajek otworzyli najlepszych. Dobra, i powiem wam, że musiałem na trochę dłużej to zostawić i mamy 148 bilionów waluty. A więc trochę takich jajek otworzymy i teraz już 2,8 biliona to kosztuje, bo trochę też upgrade'ów zrobiłem. W ogóle zobaczmy, czy pojawił się jakiś ten Skibidi Toilet Cat. Toilet, zobaczmy, czy jakiś się pojawił. No, nie pojawił się. Ale zobaczcie, ile on mocy ma. Czyli to musi być na 100 pet z tego jajka, tylko szansa na niego jest bardzo, bardzo mała. I tutaj w ogóle zauważyłem, że jakby moc pokazuje tych petów. Ciekawe w sumie, ale niestety Shiny nie ma. Szkoda, bo jestem ciekawy, ile Shiny Dark Matter daje. Ale dobra, niech to się otwiera tutaj. Odpalamy jednego laka, drugiego laka. Niech zostawia legendy, mityki i oczywiście piki niech usuwa. Zobaczymy, czy coś ciekawego nam ze 148 bilionów poleci. No tutaj dużo rerów, powiem wam, leci. Na razie mityka żadnego. Zobaczymy, czy jakikolwiek nam poleci. Tylko czemu mi ta waluta tak szybko ucieka? Powiem wam, że nie myślałem, że to tak szybko pójdzie. No to jakby ten opening to dosłownie chwilę potrwa. Otworzymy sobie jeszcze kilka jajek i tak naprawdę koniec. Już nie mamy na 8 jajek. 3 mogę sobie jeszcze otworzyć? Ani jeden mityk i ani jedna legenda mi z tego nie wyleciała. Jeszcze na 2 mam. No to powiem wam, że ciekawie. To chyba wam polecam to jajko otwierać, chociaż tutaj mityka nie ma. Dobra, ale w sumie dalszym progresem zajmiemy się w kolejnym filmie, a w tym to będzie na tyle.